To jest ten moment, gdy przed tym nagraniem muszę wziąć kilka głębokich wdechów, bo mam coś takiego wrażliwego do zakomunikowania i nigdy tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. Wiecie, bo to jest tak, porzucasz wszystkie oczekiwania i musisz zaufać swojej otwartości i temu, że to, co powiesz, będzie stanowiło jakąś wartość, jakąś całość. Oczekiwania, presja, stres. To taka siła, która każe nam za każdym razem być lepszym, starać się zadowolić siebie, zadowolić wszystkich ludzi, przekroczyć siebie i w ogóle być zajebistym. Wiecie, to jest dobra motywacja, żeby żyć i robić coś z tym życiem, bo uważam, że wszyscy ludzie mają takie pragnienie bycia najlepszą wersją siebie, bycia całością, dania czegoś temu światu. I nieraz, szczególnie jeżeli jesteście takimi osobami jak ja, czyli macie taki wewnętrzny drive, czasami duże ambicje, chcecie coś zrobić z tym życiem tak naprawdę na poważnie i może jesteście trochę perfekcjonistami, to nieraz te wewnętrzne poczucie takiego działania, takiej chęci zmiany, działania, bycia najlepszym, to może nieraz być bardzo przytłaczające. Podam wam tutaj taki przykład. Robiąc YouTube'a, zawsze mam na uwadze to, że ilość waszej uwagi, jaką poświęcacie na każde jedno nagranie, z każdą sekundą się skraca. Więc z każdą kolejną sekundą tego nagrania ogląda mnie coraz mniej osób. Więc moim obowiązkiem jest niejako wciągnąć was do wideo i tak was zainspirować, zmotywować, emocjonalnie pobudzić, abyście zostali ze mną do końca, tak? Bo to jest tak na dobrą sprawę moja wartość, którą mogę wam dać, bo tak czy siak, no chyba po to nagrywam, tak? Żebyście mnie oglądali. No to jest, wiecie, moja twórczość nie istnieje bez waszej uwagi. Jedno i drugie idzie ze sobą razem. W takim dualistycznym odczuciu. I nieraz mam takie poczucie, że muszę dać siebie wszystko. Praktycznie zawsze mam to uczucie. Muszę dać siebie wszystko, muszę być zajebisty, muszę wyjść z nową ideą. Muszę zrobić ten projekt najlepiej, jak tylko potrafię. Ten projekt, napisać kolejnego posta, czy inny projekt, bo teraz robię kilka projektów naraz i z każdym projektem no, moja uwaga tak jakby zawęża się i koncentruję na tym, żeby skończyć daną robotę najlepiej, jak tylko potrafię, nie przywiązując się do efektów końcowych. I pomyślałem, że nie jestem z tym sam, bo znam wiele osób z kategorii rozwojowej, która no, bardzo mocno naciska na to, żeby być zajebistym, jak najlepszym. I nieraz stajemy się wobec siebie zanadto krytyczni. Oceniamy nasze pomysły, odwlekamy coś na później. Nie dlatego, bo jesteśmy leniwi, tylko dlatego, bo wymagamy od siebie za dużo. I nieraz, gdy odpuścimy te nasze oczekiwania i damy się ponieść temu impulsowi, to nasz autentyczny drive nas pokieruje w odpowiednie miejsce, tak że jakoś rzeczy w pewnym momencie się po prostu połączą i zaczną działać, zaczną funkcjonować. Ale tak na dobrą sprawę nigdy nie wiesz, jak to będzie wyglądać, więc musisz zaufać chaosowi, musisz zaufać niepewności, musisz zaufać temu, że nie wiesz wszystkiego. I musisz zaufać, że odnajdziesz się w tej nowej rzeczywistości, która jest jedną wielką niewiadomą i że w pewien sposób twój mózg wyprodukuje odpowiedni wgląd, odpowiedni insight, odpowiedni pomysł, który wpłynie na otaczającą cię rzeczywistość, także zaspokoisz swoje potrzeby, zaspokoisz potrzeby innych ludzi i że koniec końców wszystko będzie dobrze. To jest taka forma duchowej transcendencji, tak jakbyś stawiał siebie w pozycji superbohatera w swoim własnym życiu, dając siebie wszystko, ale na samym końcu musisz odpuścić i dać się po prostu ponieść rzeczywistości. I to nieraz jest trudne, bo pojawia się w nas napięcie, pojawia się w nas impuls, żeby działać, i nieraz nie wiemy, czy to jest autentyczny impuls, bo dana chwila nas inspiruje i chcemy działać, czy może wynika on z uwarunkowań, z powodu niepokoju, bo jak nie zaczniemy działać, to umrzemy, tak? Bo włącza się nasz gadzi mózg, który każe nam kompulsywnie działać i być produktywni na siłę, żeby po prostu udowodnić swoją wartość, tak kompensować swoje poczucie
bezradności, tak? Wiecie, nieraz można i działać w ten sposób, ten mechanizm też po coś działa i koniec końców wychodzi nam na dobre, bo jednak coś robimy i rzeczy się dzieją, ale nieraz nie jest on taki efektywny, jak po prostu gdy odpuścimy i zaczniemy działać wtedy, kiedy naprawdę poczujemy się spójni, tak, spójni na linii naszej energii, naszej chęci działania, po prostu naszej autentycznej motywacji tego, po co robimy to, co robimy. Wiecie, na pewnym polu to jest samolubne, nie? Bo każda motywacja jest samolubna. Ja w tej chwili nagrywam to, żeby zyskać waszą uwagę. Może w pewien sposób to mnie zadowoli, bo poczuję się wartościowy i ważny. Może ktoś z was mnie wesprze, może ktoś kupi mój kurs, tak? Ja zarobię na tym jakieś pieniądze. Będę miał poczucie, że robię coś ważnego i to jest, wiecie, takie super fajne, nie? To jest takie fajne uczucie. Ale tak głębiej jest coś we mnie takiego, co chciałoby jednocześnie naprawdę dać wam tą wartość, żeby nie wejść w takie poczucie, że ja jestem jakimś oszustem czy szarlatanem, który tylko i wyłącznie was bajeruje, ale że, wiecie, że możemy się wszyscy razem zreflektować i odczuć, że to dotyczy nas wszystkich i że w zasadzie każdy człowiek ma bardzo podobnie. Chodzicie do pracy, chodzicie do szkoły, macie swoich ziomeczków, ziomali, rodzinę, macie ciągle jakieś uwarunkowania, ciągle jakieś obowiązki, płacicie podatki, tak? Są różnego rodzaju uczucia, czasami pozytywne, czasami negatywne. Jakoś musimy się w tym wszystkim odnaleźć i o ile niektórzy ludzie mogą to tak olewać totalnie, tak? I mieć w dupie wszystko, o tyle myślę, że większość ludzi jednak chce coś zrobić z tym życiem i tutaj szczególnie mówię o osobach, które no naprawdę są takie ambitne i naprawdę chcą zrobić coś z tym życiem. Czasami nie bójcie się odpuścić i trochę zredukować wasze oczekiwania i pozwolić sobie być bardziej sobą. Nawet bardziej sobą, niż wam się wydaje, że możecie być, bo ja wiem, że nieraz umysł potrafi sabotować, nieraz potrafi tak nas oszukać, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy, a w zasadzie to zawsze jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i powinniśmy się uczyć tego, że to jest okej. Wiadomo, nad niektórymi rzeczami warto popracować, tak? Jeżeli macie jakieś negatywne nawyki, ja nie twierdzę, że praca nad sobą nie jest ważna, bo myślę, że jest ważna, ale koniec końców w pewnym momencie warto jest po prostu odpuścić i działać z tym, co macie na daną chwilę pod ręką. Ja na imię Damiano, dzięki, że jesteście. Chciałem się podzielić tym insightem z wami. Mam nadzieję, że odczujecie to, co powinniście odczuć i pomoże wam to jakoś zredukować wasz stres. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźkę.